Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie i umówiłem się dzisiaj z hejterem na bardzo ważną rozmowę dotyczącą właśnie zmian na Palionowie, więc muszę dzisiaj pójść do ratusza i razem z nim porozmawiać, ponieważ tutaj jak widzicie cele na Palionową, które od niego dostałem, są zdecydowanie do zmiany. To tak być nie może, te punkty trzeba zmienić. Przede wszystkim przejmujemy tostowo, mi się ten punkt bardzo nie podoba, ale niektóre punkty są tutaj w porządku i niektóre punkty można zostawić, dlatego dzisiaj sobie to wszystko razem z hejterem ogarniemy. Mam również książkę. Dzisiaj jestem sam. Nie mam na krótkofalówce niestety Dave'a, ale to nic nie zmienia. Jakby dalej możemy, że tak powiem, tam lecieć, ponieważ, no wiecie, ja i tak nie zawsze mogę, że tak powiem, z Dave'em być na słuchawce. Oczywiście nie ukrywam nic przed nim i oczywiście o wszystkim mu powiem i jeżeli przyjdą jakieś zmiany, ja mu tą książkę oczywiście pokażę, ponieważ sytuacja jest jaka jest i musimy, że tak powiem, walczyć o to, żeby było lepiej. No i przede wszystkim, że tak powiem, szef szefa zdradzić nie może. My mamy zbyt mocne plany ze sobą tutaj powiązane na Palionowie i tak jak kiedyś, osoby, które już są tutaj ze starej gwardii na Palionowie pamiętają, że kiedyś miałem nielegalny biznes z Dave'em, tak dzisiaj robimy to znowu i jest to biznes po prostu tak cudowny, jak jeszcze nigdy nie był i czuję, że potencjał tego biznesu jest jeszcze ogromny. Dobra, wiecie co, ja nie przedłużam, jest hejter na serwerze, więc ja polecę właśnie, ja się z nim mówiłem na ratuszu, żeby to... O, patrzcie, nawet go widzę tam, jest tam, widzicie to? Ej, dobra, ja mam ważne pytanie, gdzie ja mam moją lunetę? To jest jakiś... to jest... O kurczę, 10 zielonych? Spoko, ktoś mi zostawił 10 zielonych tam w tym, nie ma problemu, ja sobie przytulę. Odłożyć to trzeba tutaj, tu są wszystkie moje zielone, tu są też diaksy, a tu są te diaksy, które dostałem od hejtera i miałem je zabezpieczyć. Nie zabezpieczyłem ich jeszcze i zrobiłem to świadomie z tego powodu, że chciałem razem z hejterem pójść do tego banku i tam jakoś to razem zabezpieczyć. Dobra, mam tutaj to sępie oko, już myślałem, że gdzieś jest. Dobra, krótkofalówka dzisiaj mi się nie przyda, mogę ją odłożyć gdzieś tam. Dobra, lecimy do hejtera. Patrzcie, jak mogę patrzeć tam na niego. Pyk, widzicie go? Dobra, lecę z nim pogadać, ponieważ, że tak powiem, jest o czym rozmawiać, jest co ustalać i musimy kilka rzeczy ustalić. Jako, że jestem jego prawą ręką, no to muszę być na takim spotkaniu. Nie wiem, czy będzie Yeti. Z tego co wiem, on też ma tam jakiś jego lewą ręką, czy też prawą, ja już nie wiem, czy my walczymy o tą posadę, czy nie. Nie wiem, to wszystko się będzie trzeba, że tak powiem, dowiedzieć. Ale, że tak powiem, jeżeli ja będę tutaj na tej rozmowie, a Yetiego nie będzie, no to, że tak powiem, przypodobam się hejterowi i będziemy bliżej prezydenta. Halo, halo, witam panie hejterze, panie prezydencie miałem mówić. Jak ja się miałem do ciebie zwracać? Nie wiem, nie pamiętam. Perpan analityk, o. Perpan analityk, może być. Dobrze, ja przyszedłem dzisiaj na tą rozmowę, na którą byliśmy dogadani, może pójdźmy do gabinetu. Usiądźmy, porozmawiajmy. Rozmowa kwalifikacyjna. Nie, nie kwalifikacyjna, to jest rozmowa, ja już jestem twoją prawą ręką. No tak, bo ja się, dobra, faktycznie. No inne, i tu... Za dużo tych kandydatów już, tych rozmów. A kto był jeszcze, kto był jeszcze kandydatem? Pewnie były rozmowy, ale niektórzy go nie przeszli, na przykład. Aha, rozumiem. Dobrze, tak. Rozumiem. Ja przyszedłem dzisiaj właśnie tą książkę, co dostałem od ciebie, że cele na Palionowo. Przyszedłem, ponieważ jest tutaj kilka rzeczy do zmiany. I przede wszystkim tak, a ty też masz tą książkę, tak? Tak, ja mam kopię tej książki. Dobra, dobra. A więc tak, jak popatrzymy sobie na tą książkę, mamy cele, jakie, tam chyba miało być napisane, hejter będzie, jak hejter, a nie, cele, jak tak hejter będzie prezydentem. I teraz tak, przeanalizujmy pierwszy punkt. Przejmujemy Palion Style'a. Dlaczego uważasz, że to jest dobry punkt, żeby przyjmować Palion Style'a? Ponieważ uważam, że powinno się promować najwyższego jakby w Ale to w takim razie chcesz to zmienić na, nie wiem, hater style, czy jak? Tak, to będzie hate style albo coś w tym stylu, ale jeszcze nie wiem jak, bo to właśnie trzeba przeanalizować. Właśnie tego jesteś ty. Dobrze, w takim razie moja analiza tutaj jest taka, że nie wiem, czy dobrym pomysłem jest niszczenie biznesu, który już jest na serwerze. I niszczenie, i że tak powiem, podburzanie obywateli tego Palionowa, że lepiej byłoby to chyba zostawić Palionowi, żeby on dalej miał jakby ten sklep, a ewentualnie zrobić konkurencję. Ewentualnie, ja myślałem nad zrobieniem takiego tymczasowego merchu, czyli tymczasowych ubrań pod inną nazwą, a potem Palion Style by został na przykład ewentualnie. Ja myślę, że najlepszym pomysłem, jakby inaczej, mogą się odwrócić od ciebie niektórzy obywatele Palionowa, jeżeli zaczniesz przejmować biznesy, inni obywatele mogą się poczuć zagrożeni, że ich biznes również może zostać zagrabiony. Ale tu trzeba myśleć tak, tu trzeba w ten sposób myśleć, ja jestem analitykiem. Ale po co? Dlatego, żebyś mógł się utrzymać przy władzy. Czyli jeżeli chcesz się utrzymać, wiesz, musisz mieć, że tak powiem, musisz mieć obywateli po swojej stronie, więc ja bym nie zabierał biznesów, tylko i wyłącznie robił konkurencję jak już, żeby... Więc... A to nie lepiej zrobić tak, że zrobić to i tak, a mieć na nich jakieś haki na przykład? Ale po co, haki same się znajdą.
Wiesz, jakby, jeśli chodzi o punkt po prostu z Palion Stylem, uważam, że Palion Style powinien zostać, a powinna powstać ewentualnie konkurencja tego sklepu, która będzie się nazywała Hate Style, czy jak sobie tam chcesz, nie? No zobaczymy, dobre to jest w sumie analiza, dobrze. Musimy to zapisać w książce, czekaj, ja zapiszę w książce, uwaga. Że tak powiem, ustawa po zmianach, tak to nazwijmy. I teraz tak, punkt pierwszy, stworzenie konkurencji dla Palion Style. Dobra, mamy pierwszy punkt zrobiony, punkt drugi przed nami. Okej, okay, a więc tak, zobaczcie, co mamy w punkcie drugim. Punkt drugi to jest moim zdaniem w ogóle do usunięcia, bo tam jest przejmujemy tostowo. Ja nie rozumiem, dlaczego? Aha, to ten punkt. No na tym punktem się bardzo zastanawiam właśnie. Możemy w ogóle tam się udać, jak chcesz. Możemy pójść, możemy zobaczyć, możemy jak najbardziej, dlaczego nie? Ja tam dlaczego dawno nie byłem. Ja szczerze mówiąc też. Ja w ogóle nie wiem, jaki ty miałeś główny cel zakładania tostowa? To był może jakiś legalny biznes? To był mój biznes do zrobienia, że tak powiem, chciałem w deweloperkę się pobawić i po prostu sprzedawać domy. Ale niestety ten biznes się nie sprzedaje, więc chyba będę musiał wyburzyć te domy i zbudować coś innego. Czyli nie zarobiłeś. Niestety, znaczy, wiesz, sytuacja jest taka, że ja nawet popełniłem błąd, bo ja zamiast postawić na jakby bezpośredni od razu zarobek, to ja się dogadywałem z ludźmi na zasadzie, że przysługę mi wiszą, nie? A, o Boże, no to tak to się nie robi. Patrz, spójrz na ten napis. No. Ale ja tak jak powiedziałem przy punkcie pierwszym, nie ma sensu zabierać czegoś, co należy do obywateli, ewentualnie tworzyć konkurencję. Wszyscy już są przyzwyczajeni do tego, że to jest tostowo. Poza tym ja też dużo pracy włożyłem w to, żeby te wszystkie domy tutaj powstały. To jak najbardziej doceniam, aczkolwiek to ja jestem prezydentem. Ja wychodzę tak z prośbą, że jako twoja prawa ręka, abym miał swoją dzielnicę dalej, żeby ona była w 100% moja, drugi punkt nazwałbym tak. Osiedle albo dzielnica. Dzielnica tostowo jest zarządzana w 100% przez tosta. To jest... W sumie tutaj i tak nie przebywa, więc tego napisu nawet by nie widzieli. Właśnie, tu i tak nikogo nie ma, nie? Więc tutaj jakby i tak nic nie ma. Ja wychodzę z założenia, że to powinno być moje, skoro to jest moja dzielnica i ewentualnie, jeżeli pan prezydent chciałby mieć swoją dzielnicę, no to może tak ma założyć gdzie indziej i nazwać ją oczywiście hejterowo. Już taką, no nie, zresztą nieważne. Nie, myślę, że to jest niepotrzebne. Czyli ten punkt tutaj mamy tak z głowy. Nie ma życia na razie, więc... Czyli ten punkt nie obchodzi mamy... mnie to, a jesteś moją prawą ręką, więc przymknę na to oko, po prostu. Bardzo dobrze. Dobrze, w takim razie przejdźmy do następnego punktu. Bzykuś śpi w celi. Jak dla mnie w tym punkcie nie ma nic do zmiany? Nie ma nic do zmiany, jego trzeba będzie zamknąć. Bzyku śpi w celi. Tylko pytanie, tak czy... chociaż z drugiej strony, jak tak o tym pomyśleć, to czy jest to dobrym pomysłem zniewalanie członków Palionowa? Inaczej, to jest, wiesz, przemyślane. On śpi w celi, ale nie bez powodu. On będzie policjantem, po prostu. Aha, czyli będzie można dopisać, że Bzyku śpi w celi, bo jest policjantem. Tak? Tak jest. No dobrze, w takim razie ten punkt mamy również z głowy. Drukujemy zielone. I teraz ja uważam, że jest to na pewno bardzo dobry pomysł, żeby dodrukować trochę pieniądza. Pieniądz się przyda na rynku, jest go zdecydowanie za mało. Tylko aby ten pieniądz był, że tak powiem, miało swoje pokrycie. Może wróćmy do... Nie gadajmy tutaj. Powinny być w ratuszy obgadywane. Bo ja się nie umiem skupić jak na dachu stoję. Ja jednak muszę być w gabinecie, tutaj się czuję podglądany, a w gabinecie jest jednak jakoś tak przytulny. To prawda. No więc to do gabinetu. Będzie premia. O. Za mądre słowa. Dobrze, w takim razie o czym ja to mówiłem? A, że dodrukowanie pieniądza. Uważam, że pieniądza powinno być więcej na rynku, ponieważ jest potrzebny, ale nie można go rozdawać za darmo. Trzeba sprawić, żeby obywatele sami sobie na niego zarobili. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś założy nowy biznes, powinien dostać na niego dofinansowanie. Jeżeli ktoś rozwija swój biznes, potrzebuje na rozwój, dostaje dofinansowanie. Jeżeli ktoś pracuje, wykonuje jakąś pracę na rzecz Palionowa, dostaje za to pieniądze. Na pewno nie można rozdawać pieniędzy za darmo. To jest bardzo, bardzo prawda. Jeszcze myślałem nad założeniem paragrafów. Jakich? Że jeżeli ktoś coś zrobi, to będzie kara. I to jak zależy najbardziej. Jaka i to trzeba. Ale na razie załatwmy punkt czwarty, czyli dodruk pieniądza. Dodrukować zielone.
ale nie rozdawać za darmo. Dobra, mamy kolejny punkt. Piąty punkt, jaki był na tej liście. Jesteśmy bogaci, no to tak, to wyjdzie w praniu, tego nie trzeba zapisywać. To jest jakby wynikowa, która wiadomo, że będzie. Dobrze, i możemy w takim razie piąty punkt załatwić w taki sposób, że napiszemy... co mówiłeś przed chwilą, że ty miałeś jakiś pomysł przed chwilą i ja zapomniałem. Że paragrafy zrobić. A paragrafy za kary, czyli za to w takim razie stworzenie kodeksu karnego. O. Stworzenie kodeksu karnego i no i co? No i stworzenie kodeksu karnego, po prostu tyle. No tak, po prostu. Sześć, i właśnie, i bardzo ważna sprawa. Uważam, że więzienie, które mamy, jest bardzo fajne, ale ono już jest troszkę przestarzałe i troszkę ma za stare technologie. Zgodzę się z tym jak najbardziej. Trzeba je rozwinąć. Dlatego w takim razie punkt szósty, rozbudowa więzienia w Palionowie. Powiem, że zaimponował mi pan. Tak? Jeszcze czwarty punkt mam, taki, który warto by było... O, dziękuję. Jeszcze mam siódmy punkt i będę miał jeszcze ósmy. Siódmy punkt dotyczy diamentów. Ostatnio dałeś mi diamenty, żebym je zabezpieczył. Jeszcze nie zabezpieczyłem ich, mam je dalej przy sobie, ale uważam, że powinniśmy również zainwestować w bank i w zabezpieczenia w banku, żeby bank był bardziej strzeżony. Jest siódmy punkt, czyli lepsze zabezpieczenie... w banku. No i punkt ósmy, który chciałem powiedzieć. No to punkt ósmy, czekaj, bo zapomniałem, co to było. Punkt ósmy. Bardzo ważna sprawa, no dotycząca w ogóle Palionowa ogólnie. Czy Palionowa będzie miała zmienioną nazwę na Hejterowice? Ha, myślałem na tym właśnie długo, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy później. Na razie nie jest to taka ważna sprawa, żeby też tak myślę. Analizować ją teraz. Myślę, że na pewno obywatelom zaimponuje to, gdy zajmiemy się najpierw ważnymi rzeczami, a jakieś takie mniej ważne zrzucimy. Tak, jak najbardziej. Czyli Palionowo zostaje Palionowem i nie zmieniamy nazwy na Hejterowice. Dobra, tak. Dobrze, jest. W takim razie mamy tą ustawę, w takim razie panie prezydencie, proszę ją podpisać. No powiem panu, że naprawdę mi pan zaimponował. Bardzo dziękuję. Staram się jak mogę. Możesz podpisać to, żeby już było jakby klepnięte, sprawdź sobie, czy wszystko jest git. Pan Adrian. Adrian, no dobra. Proszę. Dobra, i mamy podpisane, ale możesz podpisać tak, żeby już nie dało edytować, to jest ważne. A. Tam masz taki, żeby podpis zrobić. No dawaj, podpisz to. Już to robimy. I jak? Idzie podpisywanie? Jest podpisane. Dobrze, no to proszę dać mi, zobaczymy jak to wygląda. Pan Adrian, okej, mamy podpisaną ustawę. Jest, bardzo dobrze. W takim razie ja te ustawy przydałoby się gdzieś trzymać tutaj, prawda, na... wiesz co, ja mam pomysł. Tutaj nie. Musimy znaleźć inne miejsce i wydaje mi się, że dobrze i bezpieczne to będzie, jak ja to będę trzymał wszystkie te ustawy tutaj w tym zegarze, dobrze, w tym moim może biurze. Być tutaj, więc ja tutaj zabezpieczę później, ponieważ na dany moment nie mam skrzynki żadnej, ale to się ogarnie. Co? Na pewno chcesz tutaj mieszkać jak dzwonnik Notre Dame, to jest to... Dziwnie wygląda. Ale wiesz co, ja nie potrzebuję dużego gabinetu, a ważne, żeby było gdzie to wszystko chować, nie? No dobrze, jeżeli ci tak pasuje, to spoko. Pasuje mi to jak najbardziej, aczkolwiek możemy gdzieś w przyszłości pomyśleć nad jakimś innym biurem. Na dany moment wystarczy mi to. Dobra, w takim razie spotkanie uważam za udane. Życzę miłego dnia, panie prezydencie, ja do zobaczenia. Ja też, proszę pana, żegnam. Żegnam. O, prawizowie, ja nie mogę. Odegrana akcja po mistrzowsku. Odegrane po mistrzowsku, wracamy do domu i ustawa jest klepnięta. Zabrałem to ze sobą, nie zostawiałem tego tam, ponieważ chciałem pokazać Dave'owi też tą ustawę, żeby zobaczył, jakie są zmiany i czego się może spodziewać. Udało się wszystko zrobić. Hejter, że tak powiem, zaufał mi już bezgranicznie i w tym momencie zdecydowanie jestem jego ulubieńcem. Tak miało być, to jest dobry plan. Zielone dodatkowe tutaj odkładam. Patrzcie, ja już się wzbogacam, a jeszcze nie zarobiłem nic na biznesie, który mam z Dave'em. Więc tutaj naprawdę będą ogromne pieniądze. We'll be right back.